Za pieniądze możemy nabyć tylko dwie rzeczy i co najciekawsze, większość ludzi wybierze opcję numer 1, przez co nigdy w życiu nie wydostaną się z niewolniczego systemu, w którym żyją. Ale ci najbogatsi i najmądrzejsi wybiorą opcję numer 2, co pozwoli im korzystać z tego samego systemu tylko na ich korzyść. I w dzisiejszym materiale chciałbym wam opowiedzieć o czymś, co totalnie zmieniło moje podejście do finansów i powoli, lecz sukcesywnie pozwoliło znaleźć mi się w tej drugiej grupie. I co najciekawsze, każdy z was może zrobić dokładnie to samo. Kasa, kasa, kasa. Ustalmy może jedną rzecz na początku. Pieniądze nie są ani dobre, ani złe. Są tylko i wyłącznie narzędziem do osiągania celu. Dla jednego tym celem będzie nowy iPhone, a inny nie będzie chciał już nigdy chodzić do pracy. Wow, Jay, this is so exciting. Okay, got it. We're doing the reveal. His name's Jack. Ale wszystkie te zachcianki materialne mają jeden nadrzędny cel. Finalnie każdy z nas chce być szczęśliwy i wolny, gdyż taki stan jest najlepszym, czego może doświadczyć człowiek i każdy z nas gdzieś tam podświadomie do tego dąży. Tu pojawia się pytanie, czy pieniądze mogą nam to umożliwić? Mogą, ale nie muszą. Słuchajcie, jakby zwykłemu Kowalskiemu dać nagle w opór kasy, to gwarantuję wam, że prędzej czy później znalazł on by się dokładnie w tym samym miejscu, w którym mu te pieniądze dawaliśmy. Dlatego tutaj warto się zastanowić, dlaczego bogaci ludzie są bogaci, a biedni biedni. I moim zdaniem jest jedna zasadnicza różnica. Gdyż bogacze rozumieją, że pieniądze są przede wszystkim narzędziem do robienia większej ilości pieniędzy. Ale może po kolei. Dlaczego większość ludzi żyjących na bogato nie ma tak na dobrą sprawę kasy? Weźmy czysto hipotetyczny przykład jakiegoś FIFA Rafa, który chce żyć jak król. Musi mieć oczywiście nowy, modny samochód, dajmy na to Tesla Model 3, koszt za podstawową wersję 200 koła. Większość osób z klasy średniej nie ma oczywiście tyle kasy na koncie, więc bierzemy leasing. Uśredniając 3 koła miesięcznie, plus 300 ubezpieczenia, plus 400 za prąd do Tesli i mamy, zaokrąglając, przeglądami, myjniami i innymi wydatkami na auto, około 4 koła miesięcznie. Przydałoby się nam też jakieś fajne lokum. Nie szalejąc, mieszkanko 60-70 metrów w dużym mieście to około 12-14 koła za metr, więc wyjdzie nas to jakieś 800 tysięcy plus urządzenie, czyli banieczka. I znów większość Kowalskich nie ma wolnej bańki na koncie, więc wjedzie hipoteka. Cyk, 6 tysięcy miesięcznie. Teraz trzeba by było skompletować garderobę, żeby być w modzie. Jak cię widzą, tak cię piszą, nie? Tysiaczek miesięcznie. Do tego wypadałoby się też pokazać na mieście i zluzować w weekendy. Wyjście do knajpy z dupeczką, plus drinki w modnym klubie, coś do nosa, żarcie na mieście i tak dalej. 2 koła miesięcznie. No i nie jesteś paniskiem, jeśli nie jeździsz na wakajki ze 2 razy do roku w fajne miejsce. All inclusive, zaszaleć z miejscowymi pannami, z przelotami, imprezami w takiej, na przykład Hiszpanii, zdyszkę 2 razy do roku zostawię. Podliczmy więc, jaki jest miesięczny koszt wyglądania na bogato i życia jak panisko. Według moich wyliczeń wyszło 16 tysięcy złotych. I to nie licząc takich atrakcji jak spożywka, dentysta, barber, telefon, laptop, perfumy, zegarki i tak dalej. Dlatego myślę, że 20 koła pyknie miesięcznie lekuchno. Pomijając fakt, że żeby zarabiać 2 dychy miesięcznie trzeba się znaleźć w najlepszych 2-3% społeczeństwa, no to zastanówmy się, czy mając 2 dychy miesięcznie zarobków i 2 dychy miesięcznie wydatków, jesteśmy bogaci? No jak na mój gust, to jesteś spłukany. Nie wyglądasz? Ale jesteś. Poza tym należy też pamiętać, że nic nie trwa wiecznie i taka sielanka może się w każdym momencie skończyć, a wraz z nią ta cała fabuła, którą wokół siebie budują tego typu ludzie. Mydlana bańka zamożności pęka, a ty zostajesz goły i nie do końca wesoły. Ale możecie powiedzieć, panie Aleksie, ja 20 koła miesięcznie nie zarabiam, więc to nie jest mój problem. Chodziło mi tutaj o pokazanie pewnego paradygmatu, którym żyją praktycznie wszyscy ludzie. Nawet jeśli zarabiacie średnią krajową, czyli według GUS-u na 2023 7,5, czyli 5,5 na rękę, macie Passata w kombi, wynajmujecie mieszkanie i nie latacie na wakacje za 10-20 koła, no to i tak wasze wydatki najprawdopodobniej są zbliżone do 100% waszych zarobków. Czyli korzystacie z tego samego systemu, tylko w mniejszej skali.
Wracając do tego, co powiedziałem na samym początku, za pieniądze możemy kupić tylko dwie sprawy: rzeczy i wolność. I jeśli nie jesteś naprawdę zamożny, to niestety, mój drogi przyjacielu, będziesz musiał dokonać wyboru. No i większość z nas w swojej nieświadomości dokonuje błędnego: wybierze rzeczy. Pouwierzyli w systemową bajeczkę na temat tego, że w nich tkwi szczęście oraz szacunek innych. Więc tak ma wyglądać szczęście i lans XXI wieku. Skoro większość tak żyje, to może mają rację. Jedzmy gówno, miliony much nie mogą się mylić. No i podstawowy problem z rzeczami, którymi się otaczamy w celu poprawy humoru i zdobycia tego wymarzonego szczęścia, jest taki, że nasz system dopaminowy w momencie, kiedy osiągamy dany cel, przestaje nagradzać nas naszą słodziutką dopaminką, dzięki której mamy tą podjarkę na myśl o tym, że kupię sobie nowy telefon albo nowy samochód. No i jak już tą rzecz posiądziemy, no to dopamina przestaje być wydzielana i po paru tygodniach staje się ona dokładnie tak samo powszednia jak cała reszta. Każdy to na pewno dobrze zna, bo gdyby tego mechanizmu w nas nie było, to po osiągnięciu pierwszego lepszego celu spoczęlibyśmy na laurach i nic więcej byśmy w życiu nie osiągnęli, a co za tym idzie, cały rozwój, cała ewolucja naszego gatunku by się zatrzymała, a my byśmy wymarli. No i biegnięcie na tej bieżni hedonizmu, która wymaga od nas ciągłego kupowania nowych rzeczy w celu odczuwania szczęścia, jest to po prostu kopanie się z koniem. No i tamtego szczęścia nie znajdziemy, co najwyżej chwilowe podniety. Ale jest na to rada. System, w którym żyjemy, ma pewną lukę, z której korzystają co mądrzejsi i co bogatsi do tego właśnie, żeby zaprząć to wszystko na swoją korzyść i żyć życiem, które faktycznie jest szczęśliwe, wolne i satysfakcjonujące. Ale zanim o tym powiem, to kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest mięsna paczka, którą zajadam się od kilku miesięcy. Mięsko od nich jest najwyższej jakości, hodowane bez antybiotyków i hormonów na certyfikowanych polskich farmach. Przyjeżdża do nas do domu, zapakowane próżniowo i zmrożone na kość, więc jest mega świeże. Mój faworyt to zdecydowanie stek wołowy. Jeśli chcielibyście przetestować mięsną paczkę, to w opisie znajdziecie link, a także kod zniżkowy. Polecam dla wszystkich, którzy chcą zadbać o zdrowie. Tak jak wam powiedziałem, ten Matrix, w którym żyjemy, ma pewną lukę, a mianowicie możemy sobie kupić w nim wolność, co też jakiś czas temu zrobiłem i ja. Niestety większość ludzi nie wie nawet, jak ta wolność wygląda, dlatego nie rozpatruję tego jako opcję, na którą mogą postawić. Także pokażę wam, jak wygląda na ten moment moje żyćko pod kątem właśnie tej wolności, która jest dla mnie najważniejszą rzeczą w życiu. Ale najpierw pomówmy o tym, jak się tą wolność w ogóle kupuje. Strategia zakupu wolności składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, musicie rozpatrywać wszystko, co w swoim życiu kupujecie, pod kątem dwóch kategorii: aktywa i pasywa. Pasywa są to rzeczy, które nie zarabiają na was, można powiedzieć, a co więcej powiem, z każdym dniem od daty zakupu tracą swoją wartość. I tutaj dla przykładu pasywem będzie telewizor. Kupujecie sobie wypasiony TVX i po roku będzie on wart 20% mniej, a po 10 latach wywalicie go do kosza. Czyli to jest klasyczne pasywo. Najbardziej dla wszystkich zrozumiałym przykładem aktywa jest na przykład kawalerka na wynajem. Nie dość, że jej cena najprawdopodobniej będzie rosła w długim terminie, jeśli kupimy dobre mieszkanko, to jeszcze co miesiąc dostajemy z niego hajs, gdyż go wynajmujemy. Dzięki temu zarabia po prostu na nas bardzo dużo pieniędzy, jeśli rozpatrujemy to w długim terminie. Co ważne, wasz osobisty kontekst będzie w tym temacie też bardzo istotny. Bo dajmy na to, ten sam telewizor, który w poprzednim przykładzie był zwykłym pasywem, w momencie, w którym kupujecie go na przykład do swojego pubu i puszczacie tam mecze piłki nożnej, dzięki czemu przychodzi więcej klientów i zarabiacie więcej pieniędzy, staje się w tym kontekście już aktywem. Dlatego kupowanie jak największej ilości aktywów i jak najmniejszej pasywów sprawi, że w długim terminie będziecie mieć dużo więcej kasy i w pewnym momencie, jeśli dobrze to wszystko rozegracie, to nie będziecie musieli na przykład pracować i to szybciej niż w wieku 65 lat. Aktywa to nie tylko akcje, obligacje, metale, jakieś nieruchomości, rowery na wynajem i wszystko, co sprawia, że zarabiacie większą ilość pieniędzy, ale to też inwestowanie w swoje umiejętności, czyli wszystkie kursy, książki rozwojowe,
cyfrowe. To są wszystko też aktywa, które jakby wcielacie w swoją postać, dzięki czemu zaczynacie mieć coraz więcej opcji, jeśli chodzi o źródła dochodu, a także takie życiowe zabezpieczenie, że jak jedno wam się wykrzaczy, nic to, bo macie jeszcze kilka umiejętności, które później będziecie mogli monetyzować. Drugi element strategii dotyczy wyglądania jak biedak, oczywiście w przenośni. Weźmy dla przykładu naszego FIFA Rafa, który wywalił 200 koła na Teslę. Gdyby ten hajs przeznaczył na akcje tej firmy, czyli na aktywa, w pierwszych 3 latach od wejścia na giełdę miałby dzisiaj 19 milionów złotych. Jeśli by kupił nawet w najgorszym momencie po 10 latach od wejścia Tesli na giełdę, miałby prawie 3 miliony złotych. No, ale samochód warto mieć. No tak, jeśli kupujecie go z praktycznych pobudek, a nie dla lansu. Podam mój przykład. Kupiłem używaną 4-letnią Toyotę, wziąłem w leasing i wrzuciłem w koszta firmy. Leasing spłacony i od 2 lat jeżdżę tym samochodem, płacąc tylko i wyłącznie za eksploatację, która w przypadku Toyoty jest mega tania. Pomimo tego, że jest to hybryda i naprawdę pali mało, to i tak spełniłem mokry sen taksówkarza i zagazowałem ten samochód, więc 600 km jadę za 100 zł, które też rzucam w koszta firmy. A instalacja gazowa zwróciła mi się po jednej podróży do Portugalii. Jeśli chodzi o garderobę, to mój outfit to czarna koszulka, których mam 5 sztuk, spodenki plus klapki. Prawie nie chodzę na imprezy na miasto, a gotuję sobie głównie w domu. Mój telefon to stary, dobry iPhone 12. Mieszkanie jest dość małe, ale dzięki temu nie wydaję na niego połowy swojej wypłaty. Nie mam żadnego drugiego zegarka, a mój jedyny dziad jest to stary G-Shock, który dostałem od swojego przyjaciela w trudnej dla mnie chwili, więc ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Staram się kupować głównie rzeczy używane, dlatego na przykład za słupa zapłaciłem 700 zł, a nie 2 koła. Nie zbudowałem też poczucia własnej wartości na rzeczach, którymi się otaczam, dzięki czemu nie przyciągam ludzi, którzy szanują mnie tylko za to, że mam, tylko za to, kim jestem. Na co dzień jeżdżę 50-letnią kozą, która od 8 lat nie była w serwisie, a dalej toczy się jak żyleta. A cała ta oszczędność ma tylko jeden cel: generowanie nadwyżek, które później zainwestuję w aktywa, które po osiągnięciu pewnej masy krytycznej wystrzelą mnie na kolejny level wolności. Słuchajcie, jeśli chodzi o wolność, to z tym może być różnie w nadchodzących latach, gdyż szykuje się, pewnie już słyszeliście, wielki reset, na temat którego będę nagrywał kolejny materiał, także subskrybujcie, żeby go nie przegapić. A wszystkich stałych widzów tego kanału bardzo proszę o pozostawienie lajka, gdyż algorytm będzie mnie za to chyba bardziej lubił. Przynajmniej mam taką nadzieję. I teraz część z was może powiedzieć: do dupy takie życie, wszystkiego sobie odmawiać w imię czego, jakiejś mitycznej wolności. I to jest właśnie to, o czym wam powiedziałem wcześniej. Duża, naprawdę duża część społeczeństwa nigdy tak na dobrą sprawę nie była wolna. I cały czas jest zamknięta w mindsetie niewolniczej pracy. No to w kilku punktach chciałbym wam pokazać, do czego mi się udało doprowadzić swój lifestyle, do tego, żeby być jak najbardziej wolnym i szczęśliwym człowiekiem. Nie muszę wstawać do roboty, gdyż każdy mój dzień tak na dobrą sprawę rozplanowuję sam i tylko ode mnie jest zależne, czy danego dnia pracuję, czy na przykład nie mam na to ochoty i robię sobie wolne. Jeśli już mówimy o wolnym, no to mam nieograniczoną liczbę dni urlopu w roku, co wykorzystuję, żeby 1/3, 1/4 roku spędzać podróżując po różnych ciekawych i pięknych miejscach na całej kuli ziemskiej. Bardzo lubię swoją pracę i pomimo tego, że przynosi mi frut, to jeszcze dodatkowo bardzo mocno mnie rozwija. Mam bardzo mało stresów w życiu, co znacząco podnosi jego jakość. Nic mnie nie boli, nie jestem na nic chory, co zawdzięczam inwestowaniu części swojego czasu w trening i w zdrowe odżywianie. Tak jak powiedziałem, głównie odżywiam się w domu, więc dużo łatwiej jest mi podążać zdrowym trybem życia. Nie mam żadnych kredytów, nie mam żadnych leasingów, nie mam nikogo na utrzymaniu, więc mój margines błędu jest naprawdę bardzo duży. Mam też zbudowaną solidną poduszkę bezpieczeństwa, co jeszcze dodatkowo poszerza ten margines błędu i jeśli nie mam pracy przez kilka miesięcy, no to nic strasznego się nie stanie. Z racji bardzo dużego zaangażowania w rozwój swoich umiejętności, a także w kształtowanie takiego, wiecie, niezłomnego etosu pracy, mam bardzo duży wachlarz możliwości, jeśli chodzi o zarabianie z różnych źródeł, a to dodatkowo daje mi spokój ducha. I pomimo tego, że jeszcze daleko mi do takich najlepszych graczy, no to widzę, że z roku na rok jakby robię postępy w tym kierunku, który świadomie obrałem. I to jest bardzo ważna też lekcja, żeby nie porównywać siebie do innych, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto ma lepszą furę, ma większy dom, ma więcej kasy.
Ważne jest, żeby porównywać się do siebie z przeszłości. Czy chcę przez to wszystko powiedzieć, że nie możecie robić sobie prezentów? Oczywiście, że nie. Czy chcę przez to powiedzieć, że nie możecie wyglądać na bogato? Broń Boże, zwłaszcza jeśli wymaga od was tego wasza robota. Czy to wszystko jest jakąś prawdą objawioną? Też nie. To wszystko, o czym wam powiedziałem, jest to moja prywatna strategia i chciałbym wam uzmysłowić, że wy też powinniście taką strategię posiadać, jeśli chcecie żyć wolnym, szczęśliwym, satysfakcjonującym życiem. Bo jeśli nie żyjecie tak, jak chcecie, to żyjecie tak, jak chce tego ktoś inny. To jest proste. To wszystko, o czym wam dzisiaj opowiadałem, nie jest jeszcze do końca kompletne. Mamy jeszcze jedną składową, o której mało kto myśli, a powinien, bo jest to najcenniejszy nasz zasób. Tutaj nagrałem cały materiał na ten temat, także koniecznie go zobaczcie. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, także trzymajcie się i do następnego.